Nazywamy się Paweł Lorek i Dawid Weselak. Jesteśmy uczniami klasy 8 Szkoły Podstawowej w Psietnicy. Rekrutujemy do 29 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aby przygotować się do projektu, zebraliśmy dużo informacji na temat Żydów w naszej okolicy. Dowiedzieliśmy się, że Moniego Goldfinger w czasie wojny cudem przeżył getto w Nowym Sączu, a 17 sierpnia 1942 roku stracił niemal całą rodzinę. Piekło zagłady swojego narodu przeżył w obozach pracy, między innymi w Buchenwaldzie. W 2016 roku przybył do Starego Sącza, aby upamiętnić ofiary niemieckiej zbrodni, w tym również jego rodziców. To była jego ostatnia wizyta w Starym Sączu. Był on swoistym ambasadorem Starego Sącza wśród amerykańskich Żydów. Dlatego, aby uczcić jego pamięć, namalowaliśmy jego autoportret, który podarowaliśmy Muzeum Regionalnemu w Starym Sączu. Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z panem Łukaszem Połomskim, założycielem sądeckiego sztetla, który przybliżył nam nieco o historii o likwidacji gettów w naszym terenie. Opowiadał nam o zagładzie żydowskiej w sierpniu 1942 roku oraz oprowadził nas po wszystkich ważnych miejscach. Wszystkich informacji najbardziej poruszyło nas opowiadanie o zagładzie 95 osób pochodzenia żydowskiego, niecałe 10 km od naszego miejsca zamieszkania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, to odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Starym Sączu. Tam pracownicy udostępnili nam załącznik z 5 października 1968 roku do ankiety Egzekucje na ludności żydowskiej, którą w skrócie pragniemy Państwu przytoczyć. Stary Sącz, 17 sierpień 1942 rok. Ten pochmurny poranek wszystkim Żydom kazano zejść na pobliską targowicę, aby przetransportować ich do getta w Nowym Sączu. Idąc na miejsce zbiórki, żegnają po drodze znajomych smutnymi słowami: żegnajcie, bądźcie zdrowi, niech się wam jak najlepiej wiedzie. Na targowicę zjechały się dwa ciężarowe auta, aby zabrać starych i słabych ludzi. Reszta rusza pieszo. Jest godzina 9. Pochód minął most na rzece i skręcił ku Nowemu Sączowi. Natomiast auta skręciły ślepą drogę kończącą się w wiklinie. Na autach płynął się lament i płacz. W lasku, 200 metrów od obramowania betonowego dawnej piwnicy magazynu, zatrzymują się samochody. Pada rozkaz. Trzech ludzi, zaciągniętych z auta, zbliża się nad piwnicę. Dwaj młodzi i uśmiechnięci Niemcy odpalają karabiny. Pada seria strzałów w tył głów nieszczęsnych ofiar. Potem drugi rozkaz. Rozbierać się. Podchodzić na miejsce stracenia. Trupy zapełniają po brzegi byłą piwnicę. Jeszcze w ostatniej chwili przeprowadzają kobietę z 5-6-letnią córką, która zemdlała w drodze do Nowego Sącza. Ginie wraz z przestraszonym dzieckiem. Chaci przysypują niedbale grób i rozchodzą się w swoje strony. Samotna mogiła jeszcze się porusza. W nocy słychać z lasku wycie psów. Rankiem ludzie, którzy odważyli się tam iść, znaleźli ciało dziewczynki wywleczone przez psy. Na interwencję leśniczego burmistrz Niemiec przyznał upitych chłopów, by grób lepiej zakopać. Oni twierdzili, zwierzając się w tajemnicy znajomym, że grób jeszcze falował. Postanowiliśmy uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wydarzenia. W tym celu udaliśmy się z projektem do pana burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka. Przekazał on nam również kilka cennych informacji na temat likwidacji getta. Opowiadał o panu Moniku Goldfingerze i zaakceptował nasz projekt. Następnie skontaktowaliśmy się z panem rzeźbiarzem Władysławem Oleksy z Paszyna z prośbą o fachową radę i udostępnienie nam swojego warsztatu. Własnoręcznie zrobiliśmy tablicę z napisem tegorocznego tematu – zginąć, ale z honorem, po czym udaliśmy się na miejsce zbrodni. Po posprzątaniu pomnika i placu wokół niego wybiliśmy nasz napis. Złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze. W chwili ciszy zrodziła się w nas nadzieja, że przekażemy tym gestem młodemu pokoleniu, iż historia żyje w narodzie, dopóki naród o niej pamięta. Aby rozpowszechnić informacje odnośnie likwidacji getta w naszych okolicach, udaliśmy się do biblioteki publicznej w Psietnicy. Rozdawaliśmy tam plakaty i lotki informacyjne, które poprzypinaliśmy jeszcze do tablic informacyjnych w naszym rejonie, pragnąc, aby wiadomości związane z upamiętnieniem tamtych wydarzeń dotarły do jak największej liczby osób, skontaktowaliśmy się z lokalnymi mediami z prośbą o zamieszczenie naszych artykułów. Tym samym mamy nadzieję, że ta historia nie zostanie zapomniana.